co on chce ci napisać. Witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy, subskrybentów i mam nadzieję nowych subskrybentów, którzy dzisiaj zasubskrybują mój kanał. Subskrybujcie, subskrybujcie, subskrybujcie. Witam was serdecznie wszystkich kochani na wróżbie z kart Lenormanda i Tarota. Jak widzicie, już mam trzy grupy przygotowane na ten temat, co on chce ci napisać. Kochani, czyli list od niego, tak? Możemy to tak lub tak nazwać. Piszcie komentarze, czy wróżba z wami rezonuje. Uwielbiam je codziennie czytać. Róbcie lajki, by kanał się rozwijał. Dla wymiany energii jest to bardzo dla mnie istotne, ponieważ mnie motywuje codziennie na nowo. Wiecie, że są różne dni i potrzeba tej motywacji, inspiracji, po prostu no, kreatywnych, pozytywnych myśli, by nagrywać ciągle nowe tematy. Także lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. I oczywiście zapraszam was na wróżby indywidualne, kochani. Mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Napiszcie mi, co wam doskwiera, króciutko. Oczywiście nie piszcie żadnych długaśnych historii, tylko czy jesteście zainteresowani wróżbą, czy na finanse, czy na karierę, czy na związek, czy małżeństwo, przeprowadzkę i tak dalej, na różne tematy, więc napiszcie mi e-maila, a ja podam wam warunki i opcje różnych wróżb indywidualnych, które robię. Także kochani, zapraszam, a teraz moi drodzy, zaczynamy. Co on chce ci napisać? Pierwsza grupa to jest tarot, talia tarota, druga grupa talia Lenormanda i trzecia grupa też talia Lenormanda. Więc mamy w pierwszej grupie tylko tarot. Jeśli lubicie, na przykład jeśli faworyzujecie karty tarota, no to to jest właśnie pierwsza grupa i jest przedmiot w pierwszej grupie serduszko czerwone z napisem I love you. Druga grupa jest to kwarc ametystu fioletowy. Trzecia grupa to jest kryształowe oko. Także wybierzcie sobie grupę, kochani, która z wami tutaj magnetyzuje. I zaczynamy. Zaczynamy od grupy pierwszej. Te grupy już odkładam. Co on, czyli osoba ukochana oczywiście, co osoba ukochana, niezależnie od płci, chce wam napisać. Tutaj mamy już w temacie, w przełożeniu kart, jakieś dobre wiadomości chce on do ciebie wysłać, tak? Chce, by problemy wasze się rozwiązały pozytywnie, by nadszedł znowu jakiś pozytywny czas. Chce tutaj jakby adorować, chce znowu czuć się zwycięsko, męsko. Chce po prostu tutaj, by znowu nastąpił w tej relacji sukces. Czyli dobre jakieś wiadomości, które mają przyczynić się do waszego pozytywnego rozwoju relacji, czy rozmów, czy wyjaśnień, tak? Być może zaprosić cię gdzieś na jakiś festyn, na jakąś uroczystość. Czyli coś pozytywnego, co ma się tutaj wydarzyć, tak? Między wami. I zobaczmy, co pokażą karty. Tęsknota, czyli tęskni za tobą, chce dokonać wyboru, chce znowu wszystkich jakby swoich talentów czy walorów użyć tutaj do rozmowy. Nie wie, jak się jednak zdecydować. Chce dokonać wyboru, by napisać,
tęskni, myśli wieczorami i w nocy szczególnie, ale nie umie się zdecydować. Jakby tutaj mija czas, długiego potrzeba czasu, by on się zdecydował, podjął decyzję i napisał. Tutaj mamy kwestię trudności wyborów. Być może ma też więcej do wyboru, jakieś inne jeszcze konkurentki, faworytki. Natomiast być może ma tutaj dużo pomysłów, ale nie umie żadnego z tych pomysłów zrealizować. Tutaj też jest w tej karcie taka tematyka zawarta jak rozczarowanie. Jakby jest tutaj taki wycofany, troszeczkę jakby przygląda się, myśli racjonalnie i nie wie, co zrobić. Ale wspomina, jakby tutaj są też takie wyczuwalne uczucia, jakby stan zakochania, tak? Ale jest wycofanie równocześnie. I nieumiejętność podjęcia decyzji. Pasywitet, czyli pasywność. Pasywność, brak działania i długi, długi czas na rozwój tej sytuacji. Ale jest też tu pokazana emocjonalność, czyli dużo jest emocji, o których on chce tak naprawdę napisać lub rozmawiać. Natomiast jest taki dystans, wycofanie, pasywność, tak? Nieumiejętność podjęcia decyzji, jeszcze jakby nie był gotowy na podjęcie decyzji, na napisanie teraz. Ale chce harmonii na pewno, chce zgody, harmonii, balansu, chce znowu radości, dobrego przebiegu spraw. Bardzo tutaj dużo jest uczuć pokazanych w tej karcie. No i summa summarum, as, buław. As, buław mówi o nowej szansie na rozwój tej relacji, na żywotność, witalność, na rozrost, tak, tych spotkań. Widzicie tutaj rozrasta się, tak, ta buława. No i oczywiście energia seksualna, że to wszystko się jeszcze dobrze tutaj rozwinie, tak. Oczywiście chce on wziąć sprawy w swoje ręce i chce napisać, chce przejąć inicjatywę, pomimo że jeszcze jest ta pasywność. Także nie umie się na razie zdecydować, jakby brak mu tutaj niezrozumienia, ale na pewno chce ci o emocjach i o tęsknocie napisać, pomimo to, że również chce napisać lub pokazuje przez tą pasywność swoje niezdecydowanie lub jakieś takie wycofanie emocjonalne na razie. Ale tutaj będzie przejęcie inicjatywy. Także dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga to ametyst. Tutaj na spodzie kart Lenormanda mamy już klucz. Czyli on chce otworzyć nową szansę, nowe możliwości, nową komunikację, nową próbę na rozwój tej relacji, tego związku. Tutaj chodzi o stabilność, wiarę, że jeszcze można coś uratować, rozwinąć, otwarcie się znowu na ciebie, jakby sukces, żeby sprawy się dobrze między wami potoczyły. Śmiale tutaj walczyć jeszcze o nową właśnie, nowy początek, jakby nową próbę, tak? Otwiera się powoli on tutaj na ciebie, znowu na kontakt. Zobaczmy, co dopowiedzą teraz karty Lenormanda. Tęsknota,
Tutaj być może chodzi o to, że on by chciał przyjechać na seks, karta seksualna, chciałby, by się wszystko dobrze rozwinęło. Mamy kartę ciąży i bociana, czyli seks i dziecko, ciąża rzeczywiście. Ponieważ ta zbitka, zobaczcie, co on ma w głowie. Tak jakby chciał mieć dziecko być może jeszcze, może myśli tutaj o dobrym seksie, o potomstwie. Że byłabyś dobrym materiałem na mamę, na dobrą partnerkę. Chciałby tutaj, nie wiem, się spotkać, przyjechać lub na przykład, żebyście gdzieś wyjechali razem. No i chciałby tutaj właśnie dobrego seksu, bo to jest też karta dobrego seksu, seksualności. Partner na seks, plany seksualne. No i plus bociany, to oczywiście może by chciał, byś zaszła z nim w ciążę. Tutaj ma też jakieś klewa pomysły, widzę. No myślę, że tutaj pokazuje też to, ta zbitka tutaj z lisem, że jest wyrachowany, że chciałby na przykład też tutaj seksu, oczekuje seksu, tak? No i tutaj przyjdą jakieś wiadomości, być może podróż, spotkanie lub wiadomości o spotkaniu, o podróży, czyli o podróży w sensie, że jak mieszkacie gdzieś od siebie oddaleni, tak? Geograficznie jakaś odległość między wami jest, niezależnie czy to jest 5 km, czy to jest 50 km, czy 500 km, to już, czy 5000 km, to już nie gra żadnej roli, ale jak jesteście gdzieś oddaleni od siebie, no to tu jest chęć przyjazdu i właśnie chęć szybkiego rozwoju, tak? By się wszystko dobrze rozwinęło. Tutaj mówi jedynka o nowym początku, że coś przyjdzie w jakąś akcję, szybko się zmieni, jakieś nowe szanse, jakieś nowe okazje, żeby być tutaj aktywnym, nie przegapić tej okazji, tak? No i tutaj może właśnie też przyjazd, podwójna karta jakby podróży, bo tutaj też jest podróż, czyli nawet galop taki, taka szybka akcja. Jeśli jest właśnie jakaś odległość, to ta karta też mówi o tym, to będzie jakaś szybka akcja, by się zobaczyć. No i oczywiście ty jako osoba pytająca, czyli ta osoba myśli o tobie, by się tutaj spotkać, by mieć dobry seks, by mieć dobre spotkanie, by może nawet, nie wiem, byś zaszła w ciążę, by może gdzieś wyjechać razem, by na pewno, by pisać się, spotkać. Także, ale uwaga tutaj, bo ta karta oczywiście mówi o nieufności, fałszu, wyrafinowaniu, być może jakichś podstępnych tutaj zachowaniach czy manipulacji. Także uwaga, ale na pewno chce się on otworzyć tutaj na spotkanie, na komunikację, na przyjazd, na seks. Takie coś będzie tutaj wynikiem jego pisania. Dziękuję grupie drugiej i zapraszam grupę trzecią, przepraszam. Grupa trzecia to karty Lenormanda. Wybraliście ten oto kryształ. Tutaj mamy już jakieś głębsze uczucia, które on do ciebie ma. Chęć, pragnienie, marzenia o spełnieniu marzeń emocjonalnych. Jakby tutaj myślał on, że ta relacja może się rozwinąć w jakąś głębszą relację, tak? W głębsze jakieś tutaj uczucia. Jesteście oddaleni od siebie, zdystansowani. On tutaj jakby na dwa fronty coś, nie wiem. Tutaj są jakieś niepewności. Izolacja, dystans, oddalenie się, oziębłość, być może brak kontaktu, brak spotkań i tutaj nie wiadomo co zrobić. Bardzo duża niepewność. Albo w te, albo we w te późne, stoi on na rozdrożu, nie wie zupełnie co zrobić. I tu jest jakaś nieufność, nieuczciwość, nie wiem, nie okazywanie prawdziwych swoich uczuć, czy ukrywanie swoich uczuć, swoich planów.
Nie jest tutaj dobrze w tej relacji, powiedzmy. Dużo, być może zdrada nawet, ale przyjdzie, to co on Ci napisze, to przyjdzie jakieś zaproszenie na spotkanie lub na miłą rozmowę i chęć rozmowy właśnie. Czyli spotkanie plus rozmowa, spotkanie, zaproszenie na być może na jakąś uroczystość, na no, po prostu na miły spędzony czas. Plus tu jest konieczność Waszej rozmowy, ponieważ tutaj nie wiadomo właśnie, w którą stronę ma się ta relacja rozwinąć. On na pewno będzie Ci pisał o tym, że chce zacząć nową relację. Tutaj jest chęć, pierścionek, chęć związania się, tak? Normalnej, oficjalnej relacji i nowego początku, wyleczenia wszystkich spraw. Także tutaj jest, no, na początku widzę niedobrą sytuację Waszą, jakiś rzeczywiście, nie wiem, czy kłótnia, czy izolacja, czy oziębłość, czy po prostu taki duży dystans między Wami i nie wiadomo, w którą stronę to się wszystko potoczy, jest jakaś nieszczerość, ale na końcu jest pozytywnie, tak? To, co te rozmowy mają przynieść, to rozmowy o związku, o nowym początku, tak? O szczęściu, o wyleczeniu wszystkich negatywnych jakichś tej spraw, tak? I tej izolacji, czyli wyleczeniu tej izolacji i nowej szansie, nowej próbie i spełnieniu marzeń i wejście w głębie, tak? Czyli w głębie Waszych uczuć. Dziękuję serdecznie. Wszystkie grupy mają bardzo po prostu jakieś inne tutaj konstelacje kart. No ale życzę Wam, żeby wszystkie Wasze wiadomości były oczywiście pozytywne, szczęśliwe. Pozdrawiam Was i do usłyszenia już wkrótce.